Ta sytuacja. Okej. Co my tu mamy? Tą gatę. Obudowa. Piękna rzecz. Papierologia. Taki pstryczek, to chyba nie będzie potrzebne, chociaż jak się zamyka z dwóch stron, może się przydać. Gdzieś można założyć sobie na szeleczki do plecaczka, na pasek. Trochę toporne, no ale to nic. Co tu jest w tym zestawiku? Jest takie coś, pięknie to się otwiera. Tak się trzyma. Nie wiadomo, jak z telefonem się będzie trzymało. Zaraz zobaczymy. Co mnie martwi, to ten pstryczek, że za bardzo to się nie trzyma. Nie ma szału. Może robić psikusy. No ale dobra. O. Co tu jeszcze jest? Szkło jakieś hartowane. Bo to można z tego, co widziałem, założyć tak. Telefon. Na telefon wsadzić to po prostu z góry. A ja nie będę tego wsadzał. Albo taka druga pierdołka jest z jakąś taką dziwną folią. Czyli można po prostu założyć taki pierdolnik z taką folią. Ale też tego nie będę zakładał. Co tu jeszcze jest? Jakieś pstryczki. Pstryczki do czyszczenia. Okej, dajmy sobie to tutaj. Instrukcja. Stryk. Dobra. Jak to się robi? No, chyba z tej strony. Pięknie. Połamie się czy nie? Nie jest to metalowe, bo w tym kiedyś miałem Love May, czy jak to tam się mówi. Kurde. No, ciężko to ściągnąć. Styk. Taką obudowę teraz miałem założoną z Chin. Fajnie to. Fajna płaska, ale ta guma jest taka dziwna. Sztuczna guma. Próbowałem to coś z tym zrobić, ale tak to super jest. Fajnie pstryk. Siedzi telefonik, trzyma się. Tak się trzyma. No, rewelacja. Pstryk ładnie świeci. Super. Tak wygląda. Ale nie da się go po prostu trzymać w ręce. Takie dziwne jest to uczucie. Ten całkiem inaczej leży. Chociaż mam jeszcze jedną taką obudowę. Też nagram filmik. Tamta już są plecy plastikowe. Tu są jeszcze takie fajne w dotyku, jakby gumowe, nie? Te boczki też są gumowe. Fajnie to leży. W porównaniu do tego jest troszeczkę ta cieńsza od tej. No, dużo cieńsza. Nie wiem, czy to widać. No i troszeczkę węższa. No ale nic. Nie można mieć wszystkiego. Okej. Wrzucamy
O, jak to się wrzuca? Pewnie tak. Albo nie, z ramką pewnie. Gdzie to miało być? Ok. Coś takiego. Coś takiego. Troszkę dziwne, ceglaste to jest strasznie taka cegła. W porównaniu do tego, to jest, mówię, to jest fajne, tylko że do dupy, bo strasznie śliskie. To bardziej takie fajne gumowate. Ale co, o jeszcze. Tu niby można do tego właśnie tą szybkę pstryknąć z góry. Nie chcę żadnych szybek, bo to mi jest niepotrzebne. Ale podobno robi się to tak. Podobno robi się to tak, że nakleja się i później się po prostu ściąga. Ona ma troszeczkę luzy ta szybka, nie wiem czy to w czymś będzie przeszkadzało czy coś. Mi w sumie tego niepotrzebne, bo to szkło i tak jest odporne. Chyba, żebym się coś mi zmieniło i bym założył. Jak to wygląda? Wisiczek wypada. Dosyć grube są ten, dosyć gruba jest ta guma, bo nie wiem czy to będzie widać, ale dużo oddalone są to, także myślę, że przy jakimś upadku to pięknie to się będzie zachowywało, nic się nie stanie. Tylko zastanawia mnie to, czy to używać, bo jest naprawdę strasznie duże. Także kurczę, w porównaniu do tego, sami widzicie, jest nie dość, że tyle większe. Na szerokość, na wysokość, na grubość to może tak fest dużo nie. O, co tu jeszcze miałem sprawdzić? Ten pstryczek, czy to się trzyma? E, nawet się trzyma. Tak, no to wiadomo, się będzie trzymał. Troszkę ten, też ta guma troszeczkę dziwna jest taka, nie wiem. No i to. Oczywiście lata. Mogliby to lepiej zrobić. Lipa. Ta stara obudowa, a czy stara? No też nowa, tylko że jeden dzień używana. Ciężej jest, ale też się. Też się otwiera, ale tu jest bardziej takie spasowane. To cyk. No nic, tak to wygląda.